Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można określić różnicę między, powiedzmy, zdyskontowanymi wartościami, a wartościami skapitalizowanymi. Na dwóch oddzielnych przykładach, które jedne będą dotyczyły problemu jakby zdyskontowania, określenia bieżącej wartości nakładów inwestycyjnych, można otrzymać również wartość, powiedzmy, skapitalizowanych przychodów, czyli na moment końcowy, ile warte są moje przychody. Jeżeli mamy polecenie, przykładowo to nie musi dotyczyć typowo inwestycji, ale to jest taki fajny przykład, dość praktyczny. Mamy wycenić wartość nakładów inwestycyjnych, czyli poniesionych przez nas wydatków, kosztów, jakkolwiek to powiemy, ale jeżeli inwestor wymaga co roku 20% jako swoją stopę zwrotu, to też możemy określić, ile wynosi skapitalizowana wartość tych przychodów też z tej samej inwestycji, ale jeżeli on będzie reinwestował tylko 5%. I to będzie nasza stopa, którą będziemy kapitalizować. No i na czym faktycznie polega różnica między dyskontowaniem a kapitalizowaniem? Jeżeli mam kilka przepływów, to mogę określić wartość na moment zero, będzie to wartość zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych, ale też mogę określić wartość łączną skapitalizowanych wszystkich nakładów inwestycyjnych, czyli na koniec ostatni, tutaj rok trzeci w tym przykładzie, ile warte są nakłady inwestycyjne na moment zero, czyli zdyskontowane, i ile wynoszą nakłady inwestycyjne na moment końcowy, czyli skapitalizowane. Każda z tych wartości skapitalizowana, ile wynosi łączna wartość tych nakładów inwestycyjnych. I po pierwsze, wartość dyskontowana to znaczy taka, która jest przeliczona na moment zero. I wiemy, że my mamy w tym zadaniu stosować stopę do dyskonta 20%, czyli w tym momencie każdą z tych wartości, którą tu mamy, trzeba będzie dzielić przez 1 plus R, a niektórzy by powiedzieli D jako stopa dyskontowa, ale generalnie 20%, i podnosimy to do potęgi, każdą z tych kwot tutaj w mianowniku podnosimy do potęgi 0, 1, 2, 3 w górę. Dlaczego? Bo każda wartość musi być sprowadzona na moment 0. Jeżeli na końcu momentu zerowego otrzymuję 120, to ja w ogóle tego nie muszę dyskontować, bo 120 na moment 0 jest wart tak samo 120, bez żadnych zmian. Ale jeżeli 20 otrzymuję po roku, to nie jest to wartość, która, powiedzmy, jest warta 20 na moment zerowy, bo będzie to mniej. O ile? O to, jaka jest różnica między 20 a 20 zdyskontowanym, czyli podzielonym przez 1 plus R do potęgi, ile okresów czasu różni nas do momentu zerowego. Tu jest tylko 1. Na przykład ta wartość 50, ona jest otrzymywana już 3 lata po rozpoczęciu inwestycji, i teraz 50 na przykład milionów złotych nie jest warte 50 milionów złotych w momencie rozpoczęcia inwestycji. Wszystko zależy od tego, ile wymaga od nas inwestor, ile dla niego to jest warte. On chce co roku odzyskiwać z inwestycji 20%, a więc 50 po przeliczeniu, a teraz włączę sobie specjalny kalkulatorek, tak dla zasady, jeżeli 50 podzielimy przez 1,23, to jeden rok wcześniej jest warte 41 tysięcy, czy tam milionów złotych, co byśmy nie stosowali jako jednostkę pieniężną. Po dwa lata wcześniej byłoby to już 34, a 3 lata wcześniej 50 tysięcy przy stopie procentowej tej wymaganej przez inwestora to jest tylko już niecałe 29 tysięcy. A więc pieniądze mają różną wartość w czasie. To jest takie podstawowe, powiedzmy, twierdzenie w matematyce finansowej, że 20 zł nie jest warte dzisiaj i jutro tyle samo, bo wszystko zależy od wartości pieniądza w czasie, bo ona się zmienia, choćby o inflację. No i teraz, jeżeli chcemy określić, ile wynosi wartość dyskontowana takich nakładów inwestycyjnych, to każdą z takich kwot, która była zdyskontowana tych przepływów pieniężnych, musimy pododawać do siebie takie właśnie ułamki i wychodzi nam 165,602 na przykład miliona złotych. I niby się wydaje, że to jest tutaj tak 140 i 50,190 bez uwzględnienia wartości pieniądza w czasie, a jako wartość dyskontowana, czyli uwzględniająca
to, że pieniądz przyjmuje różne wartości, zmienia swoją powiedzmy wartość w czasie, to już jest mniej, bo 165 tysięcy czy milionów złotych. Drugi element to jest element, jak skapitalizować wartość, czyli ustalić na przykład przychody, ile one nie są warte na moment zero, a ile, gdyby się nie wydawało pieniędzy na przykład, ile by zostało pieniędzy na moment ostatni, czyli trzeci. Każdą z tych kwot należy sprowadzić, inaczej mówiąc, na moment trzeci, kapitalizując ją, tak jak tu jest napisane, stopą reinwestycji, przykładowo 5%. Jeżeli w treści zadania nie jest powiedziane, że mamy dwie różne stopy procentowe, no to tą samą stopę dyskontujemy i tą samą stopą kapitalizujemy. Tu akurat mamy przypadek zadania, gdzie stopa, którą dyskontujemy, jest inna niż stopa, którą kapitalizujemy. I teraz, jeśli chodzi o kwotę skapitalizowaną łączną wartość, to każdą z wartości trzeba ją jakby potraktować jak oddzielną lokatę, która jest na kilka okresów kapitalizowana. I tak, 0 może być kapitalizowane 3 lata, ale domyślnie, no wiadomo, że z niczego nic nie będzie nowego, czyli to daje nam 0. Ale już jeżeli po pierwszym roku otrzymamy 50 na przykład milionów złotych, to po dwóch latach, które upłyną po drugim roku i po trzecim roku, ta kwota już będzie inna. Jeżeli teraz włączymy sobie ponownie kalkulator i przemnożę 50 przez 1,05, to mamy już kwotę i jeżeli jeszcze raz przemnożę razy 1,05, to po dwóch latach 50 tysięcy albo milionów złotych jest warte 55,125 tysiąca złotych czy miliona złotych, jaką jednostkę byśmy nie przyjęli. A więc jest różnica już, tak jak widzicie, o ponad 5 jednostek pieniężnych i wartość jakby po dwóch latach już jest inna niż w tym okresie, kiedy otrzymujemy pieniądze. I teraz, jeżeli widzimy, że 75 otrzymane jest na końcu drugiego roku, to może być skapitalizowany już tylko jeden raz. I łączna wartość wszystkich naszych przepływów pieniężnych, ale inaczej mówiąc ustalonych jakby na moment ostatni, który nas interesuje w naszym akurat projekcie inwestycyjnym planowanym na 3 lata plus okres przedinwestycyjny, to łączna wartość tych skapitalizowanych akurat tu przychodów wynosi 785,125. Oczywiście, że można ustalić wartość skapitalizowaną nie tylko przychodów, może być nakładów, a nawet i różnicy, czyli ostatecznie powiedzmy naszych przepływów pieniężnych, ale już netto, czyli po uwzględnieniu naszych nakładów inwestycyjnych. Wszystko jest powiedzmy do zrobienia, każdą wartość można czy skapitalizować, czy zdyskontować, tylko pytanie, czy jest to nam faktycznie potrzebne. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.